Służby były wzywane do usuwania powalonych konarów drzew oraz do zalanych ulic. W sobotę i w niedzielę odnotowaliśmy łącznie 5 interwencji związanych z usuwaniem skutków opadów deszczu i występującego wiatru. 3 interwencje to właśnie pompowanie wody, natomiast 2 związane były z usuwaniem powalonych konarów. I właśnie o dużym szczęściu może mówić kierowca pojazdu osobowego przejeżdżający drogą wojewódzką w okolicach Myślinowa. Tam na przejeżdżający pojazd spadł konar drzewa z przydrożnego drzewa. Przez kilkadziesiąt minut droga wojewódzka w okolicy Myślinowa była zablokowana. Również w niedzielę woda zalała powierzchnie magazynowe przy ulicy Kuzienniczej. Woda przelewała się przez drogę. Z opadami deszczu, z dużą ilością wody nie poradziła sobie sieć burzowa, także przydrożne rowy w okolicach ulicy Kudzienniczej. Tam podnoszący się poziom wody groził zalaniem pobliskiej hali magazynowej. Strażacy na miejscu z wykorzystaniem worków z piaskiem zbudowali doraźny wał i to pozwoliło na ochronę tych obiektów przed zalaniem. Podnoszący się poziom wody wprowadził chwilowe utrudnienia w ruchu w obrębie ulicy Kudzienniczej, natomiast z czasem, w miarę gdy woda zaczęła opadać, odbywał się on normalnie. Prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Padać ma do środy, a po słonecznym piątku podczas weekendu znowu możemy spodziewać się deszczu.